tvpodkarpacie.pl. Na terenach zielonych znajdujących się przy ulicy Krzywej w Sanoku powstał dziki parking. Korzystają z niego zarówno mieszkańcy, ale także osoby odwożące swoje dzieci do szkoły lub przedszkola oraz pracujący w pobliskich instytucjach czy firmach. W tej chwili, jak ta droga jest przybudowana, to jest i do 30 samochodów. Dziki parking podzielił mieszkańców osiedla. Jedni zwracają uwagę na potrzebę utwardzenia powierzchni i zorganizowania prawdziwego parkingu, inni sprzeciwiają się temu pomysłowi, przywołując utrudnienia związane z ciągłym ruchem samochodów w sąsiedztwie bloku. Są również pomysły na zagospodarowanie tego terenu w inny sposób. Ludzie mieszkający w blokach, a wśród nich osoby starsze, młodsze, niepełnosprawne, rodziny z małymi dziećmi, młodzież nie zasługują na odrobinę zieleni i prywatności. Nie każdego stać na prywatny dom na obrzeżach miasta, bo chyba nie miejscowi przywożą swe pociechy. Wygodnie jest przejechać przez cały pas zieleni, mimo że są wolne miejsca na parkingu tuż obok, ominąć powstałe bajoro, stanąć tuż pod oknami i skoczyć na minutkę do przedszkola. Nie trzeba czyścić butów, zaoszczędzi się również 2 minuty. Nie trzeba objechać szkoły od drugiej strony. Wygodnie. Świetne miejsce na parking, a może doskonałe miejsce na plac zabaw dla dzieci. W tej części osiedla matki nie mają jednej ławki, na której można usiąść podczas spaceru z maleństwem. Trudno wynieść wózek ze śpiochem na piętra. Nie ma jednej huśtawki, nie wspominając o innych atrakcjach dla dzieci. Dla jednych wygoda 10 minut, dla innych koszmar dnia codziennego 24 godziny na dobę, pisze czytelniczka portalu esanok.pl. Czego ludzie nie mają przyjechać i postawić sobie samochodu? No mnie się tak wydaje, ja za parkingiem jestem. Tylko jest wybieg dla psów, tak? Absolutnie według mnie nie, ze względu na to, raz, że to jest woda pitna dla miasta, a drugi raz to, że to jest za blisko okna, za okien, no i na balkonie są trudności i z prochem, i z bielizną, wysuszenie bielizny. To ja absolutnie nie. Prędzej jakby to zasadzić, jakieś drzewka, jakieś, czy pójdźmy, no krzewy, no drzewa, lipę duże, nie, ale jakieś krzewy czy coś, to bym, żeby to nie było taki po prostu zwykły ugór, tylko żeby to jakiś miał wygląd, no. No, ale absolutnie nie parking. Najlepiej to by było, gdyby stworzyć tu parking, ładny trawnik wkoło posiadł z krawężnikami, oznaczony parking i wtedy naprawdę by to pięknie wyglądało i cieszyło oko. Mieszkańcy tego osiedla i tych bloków przyparkingowych w ogóle nie mają gdzie stawiać aut. Przyjeżdżają ludzie, którzy pracują w urzędzie miasta, w sklepach tego i tu parkują samochody, idą do miasta piechotą na tym. Z powrotem jest tak samo, o trzecim. W każdym razie, a jeszcze tamtejskie sceny są takie, przecież tu no, dziesiątki dzieci przechodzi do szkoły. Normalny jest jeden wielki chaos o godzinie 15 czy o w pół do 8 rano. Zarządcą terenu od bloku numer 1 do drzew jest spółdzielnia mieszkaniowa. Pozostała część należy do miasta. W ostatnim czasie do miasta nie wpłynął żaden oficjalny wniosek w kwestii zagospodarowania tego terenu, bądź pod parking, bądź pod jakiś inny cel. Jeżeli taki wniosek wpłynie, to zostanie rozpatrzony. Sprawa wzbudza wiele emocji, a zdania mieszkańców są mocno podzielone. Pomysł na próbę wybrnięcia z tej patowej sytuacji ma Rada Dzielnicy. Bardzo byśmy prosili o jakieś Państwa głosy, sugestie, bo jeżeli ma to być parking, a wiadomo, że miejsc do parkowania brakuje, jest to teren Urzędu Miasta i wtedy byśmy jakoś może wspólnie zainterweniowali, ale jeśli to ma być parking, to musi to być zrobione porządnie, teren utwardzony, a nie błoto. Jeśli natomiast nie, to chciałabym prosić mieszkańców tutejszych domów czy bloku, aby no jakieś swoje sugestie zgłaszali do Rady Dzielnicy mieszczącej się przy ulicy Rynek 15 z pomysłami, co ewentualnie moglibyśmy tutaj zrobić. Do sprawy wrócimy. tvpodkarpacie.pl